Siemanko, witam Was ponownie na kanale Po Prostu Geek z tej strony Kuba. Tak jest, dziś mam dla Was po raz pierwszy na tym kanale, po raz całkowicie pierwszy magazyn Lego Ninjago. Tak jest, jeszcze żaden magazyn się nie pojawił na tym kanale, a oto i on. Mamy tutaj pierwszy magazyn, więc za chwilę zrobimy sobie jego recenzję. Zaczynajmy. Tak jest, jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj pierwszy magazyn Lego Ninjago na tym kanale. Jak dla mnie jest to nowość, całkowita nowość. Ten magazyn, jak sam raz, jest w języku angielskim. On wychodzi troszeczkę wcześniej niż katalogi w Polsce, czyli możemy go dostać tydzień, dwa wcześniej niż one się ukażą w Polsce. Co mogę więcej powiedzieć o tym? Że mamy tutaj dzisiaj bardzo fajną figurkę, jak sobie możecie zobaczyć, figurkę czarownika. Takiej figurki wcześniej nie widziałem takiej buźki, takiej maski, czy co tokolwiek jest. Widać, że mamy też tutaj dwa plakaty dodatkowo, więc nie będę przedłużał. Tak samo zabierzmy się za przeglądnięcie tego, co jest w środku. No i oczywiście zaraz przeglądniemy sobie figureczkę, moi mili. Tak jest. Dobra, robię to po raz pierwszy. Dobra, tak, mamy tutaj magazynek, mamy jeszcze tutaj figureczkę, ją zaraz sobie odczepimy, zobaczymy, co tutaj mamy. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj spis treści, tak jest, mamy tutaj spis treści. Co tutaj się wydarza, szybko to przeglądałem, bo tutaj nie ma za dużo co przeglądać. Tak, mamy tutaj naszego czarownika, moi mili, pokazanego na pierwszym obrazku. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. No wygląda tutaj naprawdę świetnie. Jestem ciekaw, czy to jest maska, czy to jest taka główka o takim kształcie. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Może to jest jego twarz, tak jest. Co my tu mamy? Mamy tutaj opisane, tak jak powiedziałem, mamy tutaj główkę. Tutaj mamy specjalny jeszcze jakiś kijek z ogniem, do tego przejdziemy, ale co tutaj się w gazecie samej znajduje? Mamy tutaj, z tego co zauważyłem, dużo jakichś łamigłówek, puzli i tym podobnych rzeczy. Uważam, że bardzo fajna sprawa. Na początek mamy tutaj znaleźć różnicę pomiędzy jego strojami, tak jak tutaj na przykład skompletować jego laskę z tych wybranych tutaj części. Też naprawdę fajna sprawa. Mamy tutaj bardzo dużo właśnie takich rzeczy. Także jeśli Wam się nudzi, a szczególnie teraz i nie macie co robić, to naprawdę fajna sprawa. Mamy tu jakieś rebusiki, zagadeczki, level pierwszy, drugi, trzeci, czyli musimy po kolei rozwiązać tutaj zagadki. Nie są one zbyt zawiłe, choć czasem na pewno też trzeba przyznać, że trzeba się skupić na tym, co się robi. Więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy kolejną grę, można powiedzieć, musimy przejść od startu do finiszu, do końca, odpowiednią liczbę pól, przesuwając się albo na wschód, albo na zachód, północ, południe. Tutaj mamy wskazówki, jak mamy się poruszać, tu mamy kompas, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę jest która część. Następnie musimy sobie narysować stateczek, tak jest, mamy tutaj żagiel i musimy do niego dorysować epicki statek, żeby tutaj nasz zawodnik, kto to jest dokładnie, zaraz się dowiemy. Kto to jest? Naja musi zbudować swój statek, żeby tutaj właśnie walczyć z wyspiarzami. Tak jest, bo tutaj w tym magazynie po raz pierwszy przedstawiają nam się wyspiarze, do czego jeszcze wrócimy. Tutaj mamy bardzo fajny komiks. W ogóle uwielbiam czytać komiksy i ten komiks bardzo mi się podobał. Mam tutaj przedstawione, jak to wszystko się zaczęło, jak oni spotkali wyspiarzy. Jest to jedna część komiksu tutaj. Tak jest. Za chwilę dojdziemy do drugiej, ale mamy też plakat. Tak jest, mamy plakat Kai. Kai, tak jest, czyli nasz tutaj czerwony ninja. A pod spodem z drugiej strony mamy wyspiarzy. To jest jedna część plakatu z wyspiarzami, a tutaj jest druga część plakatu z wyspiarzami. Uważam, że jest to jeden z fajniejszych zestawów, jakie wyszły w tym sezonie, więc naprawdę, naprawdę polecam. Tutaj musimy znaleźć jakieś słówka. Tutaj mamy drugą część komiksu, w której to możemy zobaczyć nasze
zestawy, które teraz są do kupienia, czyli na przykład tutaj te trzy głowy latające, które mieliśmy w zestawie, który możecie znaleźć zresztą u mnie na kanale. Tak samo jest Zielony Smok Wyspiarzy, też jest w tym komiksie, czyli naprawdę bardzo fajna sprawa, ale najfajniejsza sprawa tutaj w tej gazetce jest opisana każda postać Wyspiarzy, czyli kogo tutaj mamy, kim on się zajmuje, dlaczego tak jest, a dlaczego nie. Jakieś takie dodatkowe opisy, jakieś ciekawe, sekretne informacje o każdym z naszych tutaj ludzików. Tutaj mamy wodza, tutaj mamy... Kogo tutaj mamy? Politerik, Chief Mamatius, Chief Mamatius, Thunder Keeper i Rumble Keeper. Tak jest, czyli mam tutaj każdą z tych postaci, jeśli jesteście zainteresowani, jak najbardziej zapraszam, aby to sprawdzić. Mamy tutaj też pokazany zestaw. Tak jest, 71748, czyli mamy tutaj dwa katamarany, też mamy tutaj opisane troszeczkę te zestawy, mamy podaną ilość części tych zestawów, tutaj mamy też pokazane, co się dzieje na tych naszych katamaranach. Bardzo fajna sprawa, bardzo mi się podoba ten motyw. No i mamy tutaj drugi zestawik, tak samo pokazany ten zestaw, o którym właśnie wspominałem wcześniej, że mamy tutaj te trzy latające głowy. W dodatku tutaj mamy dodatkowy zestaw, czyli smoka naszego zielonego. Też naprawdę fajna sprawa. No i na końcu tutaj mamy rozwiązania wszystkich krzyżówek podane. Pewnie wszystko to już wiecie oraz to, co będzie w następnym numerze, czyli tutaj będzie... Jay, tak jest, będzie Jay z piorunowym nunchako. Piorunowym nunchako. A na samym końcu możemy sobie wyciąć maskę Lloyda. Tutaj mamy maskę Lloyda i tutaj z drugiej strony mamy maskę Cola, tak? Tak mi się wydaje. Możemy wyciąć, tutaj mamy miejsce na oczka. Jak sami widzicie, możemy wyciąć miejsce na oczka i mamy maseczkę. Ale przejdziemy teraz sobie szybciutko do mini figureczki. Złożymy ją tutaj razem z Wami, żeby tutaj nie było. Nie będę tego odrywał, tylko odetnę. Odetnę. I wyszarpię wszystko ze środka, co tu mamy. I wszystko jasne, moi mili. Nie ma w środku żadnej instrukcji. Nie, nie ma. Mamy bardzo ładny nadruk. Siast. Mamy tutaj już tułów. Mamy główkę. I mamy niesamowitą maskę, moi mili. Naprawdę ta maska jest niesamowita. Niezapominajska. Tak jest. Mega fajną maskę. Ok. Tak prezentuje się tutaj nasza minifigurka. Jak sami możecie zauważyć, nie mamy nóżek, za to tutaj mamy jednolitego klocka o spodzie 2x2 study. W dodatku mamy piękny nadruk przeniesiony z górnej części storsiku na nogi, bardzo ładny, w kolorach zielonych. Wygląda to jak jakieś starożytne runy, jakby miał tutaj po jednej stronie i po drugiej, więc naprawdę, naprawdę bardzo mi się to podoba. Tak samo mamy tutaj nadruk z tyłu, mamy jakieś frędzelki wiszące, innego rodzaju ozdoby. Fajnym motywem są białe rączki, które pasują idealnie do tej białej maseczki, która, moi mili, jest połączona z tym oto kapelusikiem. Też bardzo fajny motyw, wcześniej nie widziałem takiej maski, jest to całkiem nowiutki element, mega, mega, mega kozacko. I jeszcze mamy tutaj główkę, która ma tylko jeden nadruk z przodu, jak sami możecie zauważyć. Wygląda on jak wyspiarz, tak jest, ma wielkie brwi, oczy i złą minę. To jest prawdziwy czarodziej. Do tego mamy tutaj taką laseczkę z zielonym płomieniem. Na końcu uważam, że bardzo fajna minifigurka. Rzadko znajduje się takie minifigurki dla samego Kaja, Jaya czy kogoś bym nie kupił, ale to uważam, że jest mega. Wygląda trochę jak alien jakiś obcy kosmita. Naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, moi mili. I tak oto prezentuje się ta minifigurka, tak prezentuje się Ninjago, tak jest. Czyli mogę powiedzieć, że całkiem fajnie, jeśli się Wam nudzi w domu, możemy rozwiązać jakieś zagadeczki, poczytać komiks, czyli coś fajnego dostaniemy, a w dodatku dostaniemy unikatową figurkę, która nigdzie jeszcze wcześniej nie występowała. Tak jest, nigdzie wcześniej nie występowała oraz dostaliśmy elementy, które wcześniej też nigdzie nie wystąpiły w żadnym innym zestawie, więc jest to mega, mega naprawdę fajny, fajny motyw, więc moi mili, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne live'y.
Pamiętajcie o komentowaniu, bo możecie dostać kartę podarunkową, o subskrybowaniu, oczywiście o lajkowaniu. Im więcej lajków, tym więcej jest nas w sieci. Dobra, moi kochani, ja już się żegnam, więc bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!